Każde z ćwiczeń jest kompleksowe, ponieważ działa uzdrawiająco oraz częściowo odmładzająco na kilka stref i narządów jednocześnie. Po przebudzeniu zaczynamy od masażu profilaktyczno-leczniczego. Na głowie interesuje nas kilka stref aktywizacji. Nad i między brwiami, oczy, nos, strefa korzeni zębów, strefa tarczycy, uszy, tył głowy oraz szyjna część kręgosłupa. Uzdrawianie kręgosłupa odbywa się podczas jego rozciągania, wykręcania i trzęsienia. Bardzo skuteczna jest wibracja w pozycji leżącej w trakcie trzęsienia podniesionymi rękami i nogami. Trzęsienie aktywizuje krwiobieg, zwłaszcza w naczyniach włosowatych, co jest niebywale ważne dla funkcjonowania komórek. Aktywizacji krwiobiegu w naczyniach włosowatych sprzyja również ćwiczenie zwane sprężynkami. Wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej ze zwartymi dłońmi oraz stopami warunkuje i zapewnia naładowanie ciała pozytywną energią. Ta aktywizuje krwioobieg, wywołując pozytywne biochemiczne zmiany we krwi. Aktywizacja odbywa się poprzez mięśnie i płuca, zmniejszając obciążenie serca. Sprzyjają temu następujące ćwiczenia: ładowanie się od głowy, ładowanie się od pasa, siekiera. Ćwiczenie prostopadłe pobudza działalność wszystkich elementów sercowo-naczyniowych tułowia. Wyraźnie sprzyja wentylacji i oczyszczeniu płuc, zwłaszcza pęcherzyków płucnych oraz naczyń włosowatych.